Wszystko w porządku? Zamarzniesz tutaj. Wsiadaj do auta, tam jest ciepło, podrzucę cię. Spokojnie jak chcesz. Dzwonię po pomoc. Noście. Halo? Dzień dobry. Chciałbym wezwać pomoc. Cześć. Słuchaj, przywieźli nam tu młodą dziewczynę. Jest nieźle poturbowana, a do tego wszystkiego patrzy tempo przed siebie. Żadnego kontaktu. Żadnego dowodu tożsamości, żadnego telefonu. Dziwnie mi to wygląda. Podobno przerażona wybiegła z lasu wprost pod koła jakiemuś facetowi. To już mi pachnie sprawą dla was, a nie dla nas. Dziewuszce póki co robimy badania, więc jej nie zabierzecie. To jak na dziewczynę nie ma szans, to może wiesz, co to za facet? Chwila, gdzieś to było. Mam. Niezłe nazwisko. Chyba nie będziesz musiał się natrudzić przy tej sprawie. Już podaję. Kuba Winny. Mam nawet telefon, z którego powiadomił pogotowie. 499 499 499. Trzymaj się. No tak jak mówiłem, było jakoś po czwartej. Byłem zmęczony w chuj. Byłem bardzo zmęczony. A ona wybiegła mi na drogę. Cudem zahamowałem w ogóle. No, a potem wysiadłem do niej. A ona tak tempo gapiła się przed siebie. Nic nie mówiła. Nie odpowiadała na żadne pytania. No, więc zadzwoniłem po pogotowie i tyle. Koniec. Po policję też. To znaczy na 112 zadzwoniłem. Ale z myślą, że na pogotowie. No bo bałem się, że ona dostanie tej że wyziębienia. No nie wiem, no. Tak jakby mnie nie widziała. Tak jakby w ogóle nie wiedziała, gdzie jest. I że jest na zimnie, na drodze. No nic, normalnie. Nawet jak przejeżdżał samochód trąbiąc, to nawet się nie wzdrygnęła. Dopiero jak ją dotknąłem. No nie, to za łokieć tylko. Bo jak ona tak tempo przed siebie, no to chciałem, żeby wsiadła do samochodu, żeby się ogrzała. Bo zimno w chuj. Znaczy, no, bardzo zimno. A ona jako parzona odskoczyła. No, może głupie porównanie, no, ale na przeciwległy pas ruchu wyskoczyła. A jakby coś jechało? Po niej.
Nie. Ale ja nie przyszedłem pytać o twoje zdanie. Ja teraz nie mogę. Bo co? Ta laska, która wybiegła na drogę. Szefie, coś mi tam nie pasuje. Daj spokój. Co 2 tygodnie jakiś ćpun z ośrodka jest znajdowany w okolicy. Masz wyniki toksykologii? Nie. Jeszcze czekam. To niech ktoś inny poczeka. Przecież Tomek zajmuje się tymi wymuszeniami od początku. Zanim ja się wdrożę, to on kogoś posadzi. Tak, chyba swoją dupę przed telewizorem. Sam widzisz, tyle się tym zajmuje i nic. Albo nie potrafi, albo, a raczej na pewno jest debilem. I każdy dzień, kiedy się tym zajmuje, to jest blamaż dla naszej komendy. Bierzesz, kurwa, te wymuszenia od Tomka i kropka. Jak chcesz, to się umów z tą laską na kawę. Niech ci opowie swoją łzawą historię. Ty ją pocieszysz, postawisz jej wódkę i ponarzekasz na swojego szefa. Ale ci ludzie nie mogą się bać przychodzić do pracy. Rozumiesz? Ja rozumiem. Ale musimy wziąć pod uwagę, że ona została porwana, może zgwałcona. Może ktoś próbował ją zabić i co? Olewamy? Dobra, ufam ci. Ale wiesz, że jak nie ogarniemy tych wymuszeń, to media nas zjedzą. Masz kilka dni na tę laskę, która się przespała w krzakach. Ale jak za 3 dni nie będziesz miał nikogo w areszcie, to dołączasz do Tomka i razem się zajmiecie tymi wymuszeniami. Zegar tyka, tik-tak, tik-tak. Hej, nie pozwalaj sobie. Przepraszam, ale sprawdziliśmy teren w promieniu 2 kilometrów od miejsca, gdzie wsiadła do karetki i nic. Ślady hamowania? Właśnie to też mnie zdziwiło. Żadnych. No dobra, dzięki. To na razie wszystko. Dzień dobry. Powiedziałem wszystko, co wiedziałem. Ze szczegółami. Jeżeli nie jestem o nic podejrzany, to wybaczy pan, ale spieszę się. Dzień dobry. Przepraszam, to jest dla mnie bardzo stresujące.
Czy mogę się napić wody? Dziękuję. Ja pracuję jako sales assistant w firmie BestNet. Oprogramowanie CRM, Customer Relationship Management. To jest taki wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Klientami czy partnerami, zarówno tymi aktualnymi, jak i potencjalnymi. Ma za zadanie rejestrować historię tych relacji, wygodnie tworzyć listę zadań, monitorować historię sprzedaży, pracę menadżerów i tworzyć raporty do analizy działalności firmy. Przepraszam, trochę źle się czuję, mogłabym przyjść innego dnia. Dziękuję. Ja... Przepraszam za kłopot. Przyjdę jutro, dobrze? Ja pracuję jako sales assistant w firmie BestNet. Oprogramowanie CRM, Customer Relationship Management. To jest taki wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Klientami czy partnerami, zarówno tymi aktualnymi, jak i potencjalnymi. Ma za zadanie rejestrować historię tych relacji, wygodnie tworzyć listę zadań, monitorować historię sprzedaży, pracę menadżerów i tworzyć raporty do analizy działalności firmy. Przepraszam. Trochę źle się czuję, mogłabym przyjść innego dnia. Dziękuję. Ja... Przepraszam za kłopot. Przyjdę jutro, dobrze? Przepraszam, nie chciałam przeszkodzić, to kiedy mam przyjść? W lepszym, no nie nazwałabym tego tak, nie wiem kiedy będę w lepszym nastroju. Ale obiecałam, że przyjdę i opowiem wszystko, więc jestem. Ja pracuję jako sales assistant w firmie BestNet. Oprogramowanie CRM, Customer Relationship Management.
To jest taki wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Klientami czy partnerami, zarówno tymi aktualnymi, jak i potencjalnymi. Ma za zadanie rejestrować historię tych relacji, wygodnie tworzyć listę zadań, monitorować historię sprzedaży, pracę menedżerów i tworzyć raporty do analizy działalności firmy. Przepraszam, trochę źle się czuję, mogłabym przyjść innego dnia. Dziękuję. Ja... Przepraszam za kłopot. Przyjdę jutro, dobrze? Thank you.